Występ grupy Hanajki Klezmer Band rozpoczął piątą i ostatnią lekcję Esperanto prowadzoną wspólnie przez WSAP i Telewizję Białystok. Zajęcia zostały zorganizowane w związku z 94. Światowym Kongresem Esperanto, który pod koniec lipca odbędzie się w stolicy naszego województwa. Będzie to też okazja do świętowania 150. rocznicy urodzin Zamenhofa. Lekcję Esperanto udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, zwłaszcza studentów kulturoznawstwa i filozofii. Okazało się, że odnaleźli oni zaskakująco coś współczesnego i coś niezwykle aktualnego w promowaniu właśnie wizerunku miasta i naszego regionu językiem Zamenhofa, twórcy języka, który zaraził społeczność międzynarodową. Mamy nadzieję, że projekt będzie dalej kontynuowany, a także być może włączymy go w lektoraty języków obcych, tak jak każdy inny zachodni język. Na spotkanie do Esperanto Cafe na rynku miejskim w Białymstoku przyszło kilkadziesiąt osób. Wszystkie zajęcia od początku prowadził nauczyciel Esperanto Przemek Wierzbowski. Jest Dudek Sepa. Gościem specjalnym lekcji był Aleksander Korzenkow, redaktor naczelny gazety La Ondo de Esperanto, co oznacza Fala Esperanta. Dziennikarz opowiadał m.in. o setnej rocznicy powstania gazety, o konkursie na Esperantystę Roku, a także dlaczego zawodowo związał się z Esperanto. Osoby, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka Esperanto, mogą zgłosić się na zajęcia prowadzone przez Białostockie Towarzystwo Esperantystów. W tej chwili trwają lekcje Esperanto. Trwa lekcja Esperanto dla młodych ludzi w poniedziałki. Trwa lekcja Esperanto doskonaląca znajomość języka Esperanto we wtorki dla ludzi zaawansowanych. I dwa razy w środę spotykają się ludzie, którzy też uczą się Esperanto w klubie na Pięknej. W związku z tym każdy, kto chciałby dołączyć do nas, a ma chociaż trochę talentu, jeśli chodzi o uczenie się do języka obcego, powinien po prostu kupić książkę z podstawowymi zasadami języka Esperanto, poczytać kilka pierwszych lekcji i dołączyć do grupy. Władze miasta wspierają organizację kongresu również materialnie. Chcą wziąć aktywny udział w tej imprezie. Urzędnicy miejscy uczą się języka Esperanto, chodzą na lekcje. Trudno mi powiedzieć, z jakim skutkiem, ale myślę, że pozytywnym. Także jednostki organizacyjne miasta, to znaczy Straż Miejska. Strażnicy uczą się języka Esperanto, podstawowych zwrotów, słów, żeby można było udzielać informacji, a także w razie jakichś działań służyć pomocą i radą. Zapewne uczestnicy wszystkich lekcji swobodnie nawiążą kontakt z gośćmi tegorocznego Kongresu Esperantystów. Organizatorzy spodziewają się nawet kilku tysięcy osób z najdalszych zakątków świata. Na zakończenie lekcji Esperanto wystąpił białostocki zespół Ethno Lyrics.